Witam, w dzisiejszym odcinku testujemy robota sprzątającego z Wiledy. Zapraszam do oglądania kolejnego mojego odcinka. Mamy tutaj już nasz zestaw, czyli robota, którego właśnie teraz Wam tutaj pokazuję. Robot z Wiledy. Dwie ściereczki czyszczące. Ładowarkę, która ładuje naszego robota, który jest zasilany na baterię jakąś akumulatorową. Robot posiada dwa tryby czyszczenia: półgodzinny i drugim trybem jest to tryb półtorej godziny, który czyści po danej powierzchni. Sprawdźmy teraz, jak to działa. Mam do dyspozycji panele podłogowe i kafelki. Na pierwszy ogień zamierzam wybrać kafelki. Tak wygląda nasz robot po założeniu na niego ściereczki. Widzicie, tutaj ściereczka jest czysta. Teraz uruchomię go na kafelkach i sprawdźmy, jak to działa. No na razie obraca się wokół tak jednego kafelka. Może zaraz wyjedzie na drugi. Na razie coś jakoś mi ciężko. No wyjechał. No i czyści. Jeśli myślicie, że ten robot jest cichy, to do cichych nie należy. Daje o sobie znać, że się przemieszcza. Na razie radzi sobie dobrze. Nie widzę żadnych nieprawidłowości w jego pracy. Czyści jakoś tą kafelkę. Jeśli myślicie, że kupicie tego robota i będzie Wam czyścił, ściągał te wielkie kłęby, wszystko, to nie. On ściąga ten lekki kurz, ten lekki brud. Mamy pierwszy problem. Nasz robot się zablokował na progu przy wejściu do pokoju. Jeśli myślicie, że pójdziecie do marketu i zostawicie naszego robota, to jesteście w grubym błędzie. Nie posprząta Wam, a tylko się zblokuje i po określonym czasie wyłączy się. Znowu wjechał nam na próg, znowu się zablokował, znowu muszę mu pomóc. I już mamy naszego robota na kafelce. Czyści ją, ale sprawdzimy potem, jak sobie poradzi. Niestety, jak zauważyliście, nasz robot nie ma żadnego skanera pomieszczenia i przesuwa się tam, gdzie go po prostu poniesie. Odbije się od przeszkody w lewo i pojedzie w prawo lub na wprost, na skos, różnie, gdzie tam go tylko poniesie. I może się tak zdarzyć, że jakiegoś elementu nie posprząta, bo po prostu tam nie wjedzie. Ale przedpokój mam trochę mały, więc mam nadzieję, że wszędzie sobie poradzi i dojdzie. Posprzątałem już nasz przedpokój. Teraz czas, aby nasz robot poradził sobie z panelami podłogowymi. Mam tutaj, jak widzieliście, trochę brudno. Nie sprzątałem tu kilka dni specjalnie do tego testu, żeby sprawdzić, czy robot sobie poradzi. Jakieś tam kłębki może się gdzieś zdarzą, może resztki, takie drobinki. No więc sprawdźmy, jak nasz robot sobie poradzi z sprzątaniem mojego dużego pokoju i panelami podłogowymi. Załączam za chwilę naszego robota. Sprawdzę, jak on posprząta mi mój pokój. Włączę tryb półgodzinny, bo nie ma potrzeby włączać większego trybu, bo po prostu nie chcę. Chcę sprawdzić, jak posprząta w ciągu pół godziny pracy. Czas start. No nasz robot już się kręci po prostu po pokoju. Jak już wcześniej powiedziałem, nie ma on żadnego skanera, czyli będzie się poruszał chaotycznie. Gdzie tam wjedzie. Tutaj napotkał kable. Ale sobie z nimi poradził. Wybrnął z zagrożenia. Kable nie sprawiły mu trudności. Może dlatego, że to był niewielka ilość, mała, jeden kabel. Wjechał pod stół, przejechał, poradził sobie znakomicie. Tutaj wjeżdża we wnękę.
radzi sobie dość dobrze. Czy sprząta ten kurz? No jeszcze tego nie wiem. Wy nawet tego jeszcze nie widzicie, ja też tego nie wiem. Zobaczę potem na końcu, sprawdzę efekt, ale jak na razie radzi sobie dobrze. Jeździ, widać, że jeździ, to znaczy, że pracuje. No i radzi sobie. Jak na razie nie napotkałem jeszcze żadnego problemu, ale sprawdźmy dalej, bo jeszcze nie posprzątał. Nie minęło jeszcze pół godziny. O, o, tu już widzę, napotkałem pierwszy problem. Nasz robot wjechał pod łóżko i nie może sobie z nim poradzić. Nie może po prostu z niego wyjechać. Czy bez mojej pomocy się obejdzie? Dajmy mu jeszcze chwilkę. Może sobie poradzi. W każdym bądź razie próbuje wyjechać spod łóżka, ale chyba sobie coś nie poradzi i bez mojej pomocy tu się nie obędzie. No i wyciągłem naszego robota, ale on znowu chce wyjechać pod łóżko. No, tym razem sobie wyjechał elegancko spod łóżka, nie wjeżdżał tam dalej, poradził sobie. Tutaj widzimy, odbił się od przeszkody i jedzie sobie dalej. I znowu wjechał nam pod łóżko i znów chyba nam się zaklinował, ale sprawdźmy to, trzeba by na pewno. Dajmy mu szansę. Może się jakoś, no niestety muszę go chyba wyciągnąć, bo nie posprząta mi pokoju. Dałem go już na środek pokoju, no i teraz sobie jeździ spokojnie. Tutaj mamy łóżeczko dziecięce, no ale nie chciał tam wjechać. Chyba już zrozumiał, że tam czeka na niego zagrożenie i albo po prostu skręcił, nie chciał i tyle. Jak widzicie, jeździ sobie, sprząta. No jednak wjechał pod łóżeczko dziecięce, no i się zblokował. Ojej. No i teraz znowu będę mu musiał pomóc, to jest już moja trzecia pomoc. Jeździ sobie po danej powierzchni, teraz tu tak się zatrzymał, tak kręci się w kółko lekko, no i bo chce tam czyścić dokładnie. Ale już wszystko gra, jedzie dalej. Wszystko ok, nasz robot radzi sobie. Jest to moje największe pomieszczenie w całym domu, czyli mój pokój. Ten łóżko, o, wjechał pod łóżko. Się zblokuje. Nie, po prostu sobie wyjechał, jak gdyby nigdy nic. Dał radę. Tylko w tamtym jednym nie dał. Minęło już pół godziny. Nasz robot sygnalizuje, że właśnie skończył pracę. Miga mu zielona lampka. Więc teraz sprawdźmy, jak wygląda ta ściereczka po pół godzinnej pracy. Tak właśnie wygląda. Jest, widać, że zebrał jakiś tam brud, ale ten brud się również nazbierał na tych rzepach. No jest trochę to uciążliwe do posprzątania potem. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wziął zwyczajowo zmiotki, szufelki i posprzątał pokoju, żeby sprawdzić, czy robot, aby na pewno wszędzie wjechał, wszędzie wszystkie elementy posprzątał, nie będzie brudu. Zobaczmy, za chwilę się o tym przekonam. Idę po zmiotkę i szufelkę. Mam już zmiotkę. Teraz będę sprzątał pokój, tą część, którą tutaj właśnie widzicie na filmiku. Tylko to posprzątam. Nie będę tam wjeżdżał pod żadne łóżko, żebyście nie powiedzieli, że tam mam najbrudniej, że tam nie posprzątane, że mogłem zmieść coś. Nie, po prostu tylko tą część, którą tutaj widzicie, pozamiatam i za chwilę zobaczycie, czy coś zgarnąłem jeszcze po naszym robocie. Bo jak zauważyliście na filmiku, robot głównie się w tej części pomieszczenia poruszał. Więc tą część
Zamierzam posprzątać i sprawdzić, czy są tu jeszcze jakieś drobinki, małe drobinki kurzu. No, tak wygląda nasza szufelka. Widzicie, tu jest trochę jeszcze śmieci drobnych. Robot niedobrze sobie poradził. No, średnio sobie poradził. Zgarnął tam, jak widzicie, tutaj jest nasza szmatka i szufelka. Jeśli chcecie kupić ten robot, to nie polecam go, ale też nie odradzam. Cena od 70 do 100 zł na różnych portalach internetowych, na aukcjach. Możecie go kupić. Ja zakupiłem swój kilka miesięcy temu w Lidlu. Był on w promocji. No i muszę wam powiedzieć, że korzystam z niego. Nie często, ale czasami się z niego skorzysta. Dobry na prezent? Nie wiem. Jak zwykle musicie sobie ocenić sami. Odpowiedź na pytanie, czy się opłaca go kupić, to już zostawiam wam. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapek w górę, jeżeli się podobało. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażę również coś ciekawego. Tak więc trzymajcie się i cześć.